Witam Was w kolejnym odcinku Fotogadki. W dzisiejszych czasach jest ciężko zaskoczyć, prezentując fotografię, a mój gość robi to świetnie, za każdym razem, kiedy publikuje swoje zdjęcia. A moim gościem i Waszym dzisiaj jest Tomasz Rojek. Cześć Tomku. Cześć, witam Cię Rafale. Bardzo fajnie mnie przedstawiłeś. Ja powiem szczerze, no nie widzę tego aż tak, żebym kogoś mógł zaskoczyć, ale miło, jeżeli tak uważasz, to bardzo fajnie. Więc jeszcze raz witam Ciebie, witam wszystkich oglądających. Tomku, chciałem Ci zadać pierwsze pytanie, takie, które praktycznie do wszystkich takie samo zadaję, abyś przedstawił, trochę przybliżył nam swój profil tak fotograficzny, jak to się zaczęło, może czy ktoś zasiał, jak ja to mówię, to ziarno w Tobie, abyś nam to troszeczkę przybliżył. No wiesz co, w moim przypadku to było tak, że tego ziarna, jak to ładnie ująłeś, chyba nikt nie zasiał. U mnie to było tak, że zaczęło się to od zamiłowania do podróży. Mhm. Ja jeszcze na studiach wiele, wiele lat temu, wstyd się przyznać jak dawno, troszeczkę zacząłem podróżować, głównie podczas wakacji. No i potem po studiach, jak już zacząłem pracę, to ta pasja do tych podróży została. I wiesz, tak jeździliśmy przez kilkanaście lat, w sumie jeździliśmy razem z żoną po Europie. Mhm. Dosyć dużo. Właściwie mógłbym powiedzieć, że byliśmy w większości krajów Europy, łącznie z Islandią, Norwegią, całą tam Skandynawią, Wyspami Owczymi i tak dalej. I stąd jakby wiesz, no na początku jeżdżąc po Europie, i to były zawsze wiesz, takie wyjazdy nie zorganizowane przez kogoś, tylko jeździliśmy zawsze sami. Tak, wsiadaliśmy po prostu w samochód i codziennie nocleg w innym miejscu. Także czasem to były takie dość ekstremalne wyjazdy, jak patrzę na to z perspektywy dnia dzisiejszego. Mhm. Bo wiesz, wybranie się dookoła Półwyspu Iberyjskiego Peugeotem 206 bez klimatyzacji w lipcu, no to wyzwanie. Jest takie dość ekstremalne. Ja pamiętam, wiesz, pamiętam do dziś, jak byliśmy na Gibraltarze. Mhm. I po obejrzeniu Gibraltaru, tam tych małpek i tak dalej, mhm. tak dalej, wróciliśmy do samochodu. Wsiadłem do tego samochodu i po prostu tak jak do niego wsiadłem, tak od razu wysiadłem. Mm-hmm. Zdaję sobie sprawę. Po prostu nie dało się, wiesz, dotknąć kierownicy, nie dało się usiąść w ogóle na siedzeniu. Mm-hmm. Więc z perspektywy jakby dziś, jak na to patrzę, to pewnie czegoś takiego bym nie zrobił, ale wtedy byłem młody, byliśmy młodzi. Więcej się dało. I troszeczkę inaczej człowiek postrzegał świat. Nie? Mm-hmm. Natomiast, no mówię, no to także u mnie ta fotografia zaczęła się od podróżowania. Najpierw to były, wiesz, takie zdjęcia typowo turystyczne, mhm. tak? Czyli o, widzę coś fajnego, wyciągam aparat, robię zdjęcie, jedziemy dalej, widzę coś fajnego, wyciągam aparat, robię zdjęcie. Ale wiesz, nie zwracałem szczególnej uwagi na to, jakie jest światło, jak to światło pada. To były raczej takie turystyczne pstryki. Mhm. Nazwałbym to taką troszeczkę może fotografią dokumentalną niż jakąś, no nie wiem, artystyczną, tak? No to artystyczną to w ogóle zupełnie odjechane. Ale tak wiesz, pomału i coraz bardziej przygotowując się do tych wyjazdów, tak? Szukając jakichś ciekawych miejsc, które chcieliśmy odwiedzić, coraz bardziej wiesz, znaczy zacząłem trafiać na strony ludzi w internecie, którzy robili zdjęcia krajobrazu, tak? Mhm. Zdjęcia oczywiście wiesz, potem jakby zderzenie tego zdjęcia, które widziałem w internecie z rzeczywistością, zwłaszcza wiesz, zdjęcie było robione, nie wiem, o wschodzie czy zachodzie słońca, w jakichś fajnych warunkach obrobione. Potem człowiek przyjeżdżał na miejsce, oczywiście w środku dnia, no to tak wyglądało troszeczkę inaczej na tym zdjęciu. Ale
Ale wiesz, ja zacząłem jakby zauważać te zdjęcia, nie? Że kurczę, no można to zrobić jakoś inaczej, nie? Może niekoniecznie trzeba tam przyjechać, wiesz, o 13, może można się tam pojawić rano, może można wieczorem. Zacząłem się tym interesować i no po iluś latach, bo myśmy kilkanaście lat tak jeździli, no pomyślałem, że może by warto było no spróbować, tak? Zrobić takie zdjęcie, które, nie wiem, no widzę w internecie, zachwyca mnie, spróbować zrobić to samemu, tak? Dokładnie. No i tak to się u mnie zaczęło. No, dość śmieszne jest to, że ja jakby na ten pomysł wpadłem zaraz po tym, jak wróciłem z 3-tygodniowego pobytu na Islandii. Aha. No mogłem na ten pomysł wpaść przed tym, zanim tam pojechałem, a nie potem. Ale co zrobić? No, takie życie. Jak to mówią, lepiej późno niż wcale też, nie? Tak jest, to tak, no. Jak mówi anegdotka, to tak powiedział góral, który się spóźnił na pociąg. Nie mam nic do górali, jakby ktoś oglądał to. Jak żeśmy podróżowali, to na początku miałem takiego Nikona, jeszcze wtedy na kliszę. Nie pamiętam, jaki to był model, zresztą wtedy do tego nie przywiązywałem jakiejś szczególnej wagi. No po prostu chciałem mieć lustrzankę, żebym mógł zmienić obiektyw na tele i to w zasadzie było jedyne moje wymaganie co do tego aparatu, no to kupiliśmy tam jakąś taką lustrzaneczkę. Potem jak się zaczęła era fotografii cyfrowej, no to kupiliśmy z czystej wygody Canona 300D. Był kiedyś taki aparat. Dosyć popularny. Na tamte czasy, wow, po prostu cudo techniki. No, dziś to mamy zdecydowanie lepsze aparaty nawet w najgorszych telefonach. Natomiast wtedy no, to był szał, to było coś niesamowitego. No, cyfrowa lustrzanka, tak. Znaczy, oczywiście, dalej, żeby była jasność, ja dalej tym aparatem robiłem takie turystyczne pstryki, nie? Okej. Okay. Dopiero, no, kiedy to było? Wiesz co, to było jakieś chyba 11 lat temu, 10-11 lat temu, jak wróciliśmy z tej Islandii, to pomyślałem, kurczę, może rzeczywiście warto zacząć robić to inaczej. Tak? Może warto spróbować pokazać to w taki sposób bardziej wyrafinowany, bo rzeczywiście jest tyle pięknych miejsc na świecie, że może po prostu warto tego spróbować. No i wtedy pomyślałem, no dobra, to może zmienię ten aparat, bo to on już wtedy był no, dość leciwy. Ja powiem tak, no ja go zmieniłem na Canona 60D. Okay, no, można sobie wyobrazić, jaki to był przeskok, tak? No to jest przepaść, nie? Między 300D a 60D. To była absolutna przepaść, zupełne wow i coś niesamowitego. No i od tego momentu, to było tak jak mówię, chyba 10 czy 11 lat temu, no, zacząłem pomału, małymi takimi kroczkami drążyć temat, tak? Najpierw gdzieś próbowałem robić tutaj zdjęcia niedaleko miejsca, gdzie mieszkam, bo tutaj też trochę takich, powiedzmy, ciekawych fotograficznie miejsc jest. Zresztą jedno z takich pierwszych fajnych zdjęć, gdzie trafiłem naprawdę super światło, to zrobiłem dosłownie 100, no może 150 metrów od mojego domu. Nieźle. W tej chwili tego miejsca już nie ma. To był taki uschnięty dąb. Trafiłem naprawdę na super, super światło. Zresztą podejrzewam, że pokażesz to zdjęcie. Jasne. Pokażesz to zdjęcie oglądającym. Nie jest ono może jakieś bardzo rewelacyjne, ale wtedy ja byłem z niego naprawdę zadowolony i zdałem sobie sprawę wtedy też z tego, że światło jest no, niezbędnym elementem tworzącym ciekawe zdjęcie. Dokładnie. Tak? Bez tego światła, kiedy bym poszedł o innej porze dnia, czy nawet na wschód, czy na zachód, ale inny, nie z tak fajnymi warunkami, no to zdjęcie wyglądało zupełnie inaczej i próbowałem jakby jeszcze kilka razy podchodzić do tematu, a tak jak mówię, no 150 metrów od domu ja widziałem z okna. Także mogłem po prostu popatrzeć, jest fajnie, aparat lecę, nie? Już mi się tego nie udało powtórzyć i tak jak mieszkam tutaj chyba 10 lat, to był pierwszy i ostatni raz, kiedy takie cudawianki po prostu działy się na niebie. Nieźle. I tak to wygląda. Ale widzisz, to może to właśnie to było to był ten czas, to był ten moment, kiedy właśnie
to zaiskrzyło. Może, no wiesz, no, może to było to, może to było to. No, można być w tej chwili z perspektywy czasu, mogę być tylko zadowolony, że to się stało. Bo tak jak mówię, no najpierw zaczynałem tutaj koło domu. Mhm. Ja mam też niedaleko, kilka kilometrów od siebie, taką rzekę, która dość takimi fajnymi meandrami się wije wśród takich łąk, lasów. Tam też troszeczkę zdjęć popełniłem. No a potem zaczęły się wyjazdy, tak? No tak. Potem zaczęły się wyjazdy, najpierw tak nieśmiało, gdzieś tutaj w Beskidy, w Pieniny, w Karkonosze, tak? Na te osławione sokoliki, tak? W Polsce to jest takie miejsce, gdzie chyba każdy adept fotografii krajobrazu powinien się znaleźć, sfotografować te słynne mgiełki, lasery i tak dalej. No to oczywiście tam też się znalazłem. No pamiętam, że pierwszym razem, jak tam trafiłem, no to szału nie było. Okay. Powiem szczerze, szału nie było. Warunki były takie sobie, natomiast ja uważam, że było warto, bo poznałem fajnego człowieka, Janusza Krzeszowskiego, który w tej chwili troszeczkę poszedł w innym kierunku, w takiej bardziej fotografię z dronów, bardziej taką fotografię miejską. Okay. Bardzo dużo Wrocławia fotografuje. Bardzo fajny, fantastyczny człowiek, poznaliśmy się właśnie wtedy. Jak to jest właśnie na zdjęciach? Trzeba wychodzić w plenery i czasami nie wiadomo, kogo się spotka. Dokładnie tak. No. Dokładnie tak. Wielu zresztą to było takie pierwsze moje fotograficzne spotkanie, dlatego o nim wspominam, bo poza tym na plenerach no, poznałem bardzo wielu ludzi. Z niektórymi utrzymujemy stale kontakt, z niektórymi jeżdżę ciągle na plenery, także te znajomości staram się podtrzymywać tam, gdzie to jest możliwe. No jasne, bo to trzeba, warto zawsze. Zawsze jakieś doświadczeniami, zawsze można się łatwiej wymienić, jak coś potrzebujesz zapytać, podpytać. Po tych wycieczkach krajowych przyszedł czas na troszeczkę dalsze wyprawy, tak? Ja już nie pamiętam w tej chwili, to już musiałbym sobie zajrzeć gdzieś do portfolio czy do Lightrooma, poukładać sobie to po kolei, jak to wyglądało, ale tak z pamięci mówiąc, to chyba były Morawy, tak podejrzewam, że południowe Morawy, bo ja mieszkam na południu Polski, także mam stosunkowo niedaleko, jakieś 2-2,5 godziny samochodem, także no ja tam czasem się pojawiałem. Nawet powiedzmy tak, w takich godzinach popołudniowych sobie potrafiłem wyjechać tylko po to, żeby tam w okolicach zachodu słońca sobie zdjęcia porobić, także okay. No ja mam niedaleko, także no tak, to także tam byłem. Potem przyszedł czas na te wyjazdy już takie troszeczkę dalsze, tak, czyli jakaś Toskania, Dolomity, pewnie tak, Norwegia, Lofoty, ostatnio Islandia. I wraz z tą całą historią tych wyjazdów, no mam nadzieję, te zdjęcia stawały się troszkę ciekawsze. Tak? Ja też starałem się szkolić ten warsztat, jeśli chodzi o obróbkę. Tutaj powiem szczerze, no nad tym tematem spędziłem no setki godzin naprawdę, oglądając różne tutoriale w internecie. Te darmowe i te płatne. Starałem się zdobyć, jeśli tak już wdepnąłem w temat obróbki, to starałem się zdobyć jak najszerszy obraz tego tematu, tak? Tak, bo są możliwości, jakby nie było, nie? Tak. Wiesz, zobaczyć to, jak to robią różni ludzie. Nie patrzeć jakby tylko na konkretnego jednego autora. No dokładnie. Tylko zobaczyć, jak to robi ten, jak to robi ten, jak to robi ten, i spróbować coś wybrać dla siebie z tych wszystkich informacji, coś wybrać dla siebie, co mogłoby być przydatne. Jasne. Tak? Także ja naprawdę spędziłem mnóstwo czasu nad tym. Przeczytałem też sporo książek, bo jak zaczynałem tą przygodę z fotografią, to tych tutoriali aż tyle jeszcze nie było. Tak, internet tak mniej więcej w tych czasach, no to internet nie był najlepszym. Książki bardziej były takim pożądanym naszym miejscem, gdzie jakąś wiedzę się zdobywało, a YouTube
ja nie pamiętam, czy jeszcze był YouTube, czy później nawet początki YouTube'a też jeszcze jakieś takie rewelacyjne nie były do tego. I w ogóle, tak jak mówisz, tych tutoriali było zdecydowanie mniej, nawet tych płatnych. Mówiąc o tych płatnych, dopiero, ja wiem, może po 2010 roku, może dopiero gdzieś tak to poszło bardziej, może nawet dalej. Ciężko mi teraz przypomnieć. Tak, człowiek starszy to luki ma. No trochę tak. Trochę tak. Także no, ja starałem się coś wybrać z tych wszystkich filmów, które widziałem dla siebie. Mhm. Jak to się udało, no nie wiem, no to ja tego nie będę oceniał, bo ciężko być sędzią we własnej sprawie. Ale ja ci powiem, że się udało i to całkiem nieźle. Dzięki. Natomiast pozostawiam to odbiorcom. No cóż, no w międzyczasie też gdzieś ewaluował też ten warsztat sprzętowy. Mhm. Z tym warsztatem sprzętowym to w ogóle jest taka trochę zabawna historia, bo ja utknąłem w tym Canonie. Ja przez bardzo długi czas fotografowałem Canonem. Mhm. Ja w ogóle utknąłem w tym Canonie, dlatego że jak mając jeszcze tego Canona 300D, ja sobie kupiłem od znajomego lampę błyskową, taką systemową. Okay. On ją sprzedawał, kupił słabszą, potem chciał mocniejszą, on ją sprzedawał, ja od niego kupiłem. Mhm. I potem jak sprzedałem tego Canona, to tego 300D kupiłem tą 60, dlatego zostałem w Canonie, bo miałem tą lampę błyskową. I mówię tak, a ja mam czasem tu jakieś, wiesz, jak to się mówi, u cioci na imieninę, tak. Zrobię, to mam lampę, a to dobra, to kupię sobie Canon. No i tak to potem zostało, bo potem z tej 60 przesiadłem się na 5D Mark II. Mhm. To też był dość duży przeskok. Mhm. Fajny, na tamte czasy bardzo fajny aparat. Zresztą wielu ludzi jeszcze ciągle tym sprzętem fotografuje. No, wzbudzał zazdrość z Nikona, z tego co pamiętam, w tych czasach. Tak, to był naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajny aparat. No, jego jedyną wadą był autofokus, tak? Mhm. No, przy słabszym świetle po prostu były z tym problemy i to sobie trzeba uczciwie powiedzieć. Okay. A potem tak jakoś, wiesz, poszło za ciosem, tak? Potem był Mark III, mhm. Potem był Mark IV, mhm. A potem wybraliśmy się z kolegą Krzyśkiem Browką do Szkocji, mhm. I była taka zabawna historia, staliśmy sobie na Kujangu, mhm. Przy tym kadrze takim bardzo znanym, na pierwszym planie jest tak bardziej w lewym dolnym rogu takie drzewko, a w tle widać te wzgórza i tak dalej. I staliśmy sobie tak ramię w ramię, żeby mniej więcej ten kadr ustawić i robiliśmy zdjęcia na długim czasie z filtrami ND założonymi. Mhm. No i tak, wiesz, ja ujęcie, on ujęcie, tu sobie coś rozmawiamy i tak dalej. Mhm. Popatrzyłem sobie na ekranik Krzyśka i popatrzyłem na mój, tak? I ja miałem albo dobrze naświetlone niebo, albo dobrze naświetloną ziemię, w zależności od tego, jak tam sobie parametry ustawiłem ekspozycji. Natomiast kolega jakby zawsze miał wszystko w porządku. I ja tak mówię, kurczę, ale jak albo ze mną coś jest nie tak, albo z tym aparatem, albo w ogóle nie wiem, o co chodzi, nie? I tak, wiesz, od słowa do słowa po tym plenerze coś potem zacząłem drążyć i tak dalej. Mhm. I doszedłem do wniosku, że kurczę, no jednak Nikon ma zupełnie inne matryce. Ty coś pewnie o tym wiesz. Mhm. Z tego, co wiem, to siedzisz w Nikonie. Mhm. No i tutaj zrobiłem taką małą rewolucję po tych naprawdę długich, długich latach, kiedy miałem Canona. Przesiadłem się na Nikona. No i to chyba był dobry krok. Ja nie powiem, że to jest jakaś rewolucja, nie wiem, w wyglądzie moich zdjęć, tak? Znaczy, uważam, że to wszystko tak trafia do Photoshopa, Lightrooma, więc każdy zrobi to, tak. Więc to nie ma. Mi się wydaje, że ewentualnie możliwości matrycy, ewentualnie jeżeli komuś potrzebny szybki autofokus, różnice między tym, ewentualnie może wysokie ISO też, może jeżeli kogoś to interesuje, a zazwyczaj no to mi się wydaje, że chyba ja używam głównie manuala. I jak najmniej funkcji w aparacie. I dla mnie tylko ustawienie ekspozycji ISO, czas, przysłona i robię zdjęcie. I tyle. A więcej jakoś mnie nie interesuje. I właśnie interesuje mnie to, żeby było to tak naświetlone, żeby było dobrze.
A w twoim odczuciu, jak to tak wyszło właśnie? Wiesz co, no ja mniej więcej robię to tak samo jak ty, zwykle używam trybu manualnego, tylko no właśnie z tą prawidłową ekspozycją mam wrażenie, że teraz mam odrobinę łatwiej, tak? Okay. To znaczy jest jednak matryca w tym Nikonie jest w stanie zarejestrować dużo większą rozpiętość tonalną i to mi troszeczkę ułatwia sprawę, tak? Mm-hmm. To też pozwala odłożyć filtry połówkowe na bok. Oczywiście no, nie zawsze, bo to jest też tak, że czasem robię bracketing, tak? No trzeba to, czasami, tak, potem, to prawda. No. Potem sobie poskładać zdjęcie z bracketingu. Czasami używam filtrów połówkowych. Mhm. Także tutaj to różnie bywa, natomiast no, jest łatwiej. Jest po prostu łatwiej i tyle. To nie tak, że na innym sprzęcie nie da się tego zrobić. Da się. Tak naprawdę fajne zdjęcie krajobrazowe można zrobić niemal każdym aparatem. Mhm. Wszystko zależy, tak jak powiedziałem, wszystko zależy od światła. Im fajniejsze mamy światło, też, tym... No i od umiejętności naszych, żeby sobie poradzić z ograniczeniami no tak, danego aparatu, żeby je poznać też, nie? No jak znasz dobrze swój aparat, to wiesz, jakie ma ograniczenia i sobie z tym spokojnie poradzisz. Sobie tym można poradzić, dokładnie, nie? Natomiast coś mi strzeliło do głowy i zrobiłeś rewolucję. Kolejny etap. To sobie pozwoliłem na taką zmianę. No, zamieszania było przy tym mnóstwo, ale ostatecznie wyszedłem na prostą. No to co, na co zamieniłeś? To już wiemy, że na Nikona. Tak. To jest D850 w tej chwili. Okej. Okay. Także pewnie już teraz przy nim chwilkę zostanę, bo już jakby tutaj całe otoczenie do tego mam, także... Mm-hmm. A zresztą póki co nic mu nie brakuje, także... O nie, i pewnie długo nie będzie. Dokładnie. Po drodze tej mojej takiej fotograficznej, jeśli chodzi o sprzęt, to krótką przygodę też miałem z dronem. Mhm. Krótką nie dlatego, że spadł. Nic mu się nie stało. Skończył jakby u nowego właściciela. Natomiast krótko dlatego, że to troszeczkę jest tak... Jak rozmawialiśmy gdzieś tam przed nagraniem, że ja też nie potrafię jakby skupić się na dwóch rzeczach naraz, tak? Mm-hmm. I ja się złapałem na tym, że mając drona, jadąc w plener, to robiłem zdjęcia i tak robiłem zdjęcia aparatem. Jak było to najciekawsze światło, no to mm-hmm. ja miałem rozstawiony statyw i robiłem normalnie zdjęcia aparatem. A potem jak już to światło robiło się mniej ciekawe, to ja sobie przypominałem, o, ja mam jeszcze drona, nie? Aha. No i wtedy tam bzyk tym dronem, no tylko że to tak, wiesz, jak nie było światła, to te zdjęcia były takie średnie, nie? Aha. I w pewnym momencie, wiesz, kilka tych zdjęć tam popełniłem takich, gdzie rzeczywiście, ale to tu u mnie w okolicy, tu u mnie w okolicy, gdzie rzeczywiście w ogóle nie brałem aparatu i jechałem z konkretnym zamiarem zrobienia konkretnego kadru tym dronem, w ogóle nie miałem ze sobą obody, miałem tylko drona, więc nie miałem innego wyjścia. Mhm. Natomiast... doszedłem do wniosku, że ja bym się nie odważyłbym się, mając bardzo fajne światło, będąc gdzieś, nie wiem, no, na Islandii, na Lofotach, na Toskanii, gdzieś w super miejscu, mając bardzo fajne światło, zostawić aparat, wyciągnąć drona i robić nim zdjęcia. Nie. No. Znaczy, ja bym po prostu wziął za aparat i tak robiłbym zdjęcia aparatem. Nie? I stąd jakby ta przygoda była dosyć krótka. Inna sprawa, że też... troszeczkę mnie rozczarowała jakość Mavica 2 Pro. Mhm. Troszeczkę mnie rozczarowała jakość tych zdjęć, mówiąc szczerze. One jednak mimo tego, że było dość dużo światła, to były zaszumione, żeby z tego zrobić zdjęcie, które takie było naprawdę fajne, z którego ja bym był technicznie zadowolony, a powiem szczerze, technicznie jestem troszeczkę tak skrzywiony na punkcie zdjęć. Mhm. Znaczy, jeżeli nie zauważę jakiegoś babola w kompozycji, co mi się zdarza i ludzie mi to potem wytykają na różnych porach, tak, to technicznie staram się rzeczywiście, mam takiego bzika, żeby to zdjęcie technicznie było okej. Nie? Mhm. Żeby to było wszystko wyostrzone, żeby tam nie było szumu, żeby to było no, jak najlepiej zrobione. Tak. I żeby zrobić takie zdjęcie z drona, to rzeczywiście trzeba się było przy tym napocić. Nie? Okay. Bo to nieraz było,
na pozbycie się tego szumu, wiesz, ja sobie znalazłem taką metodę, że włączałem sobie zdjęcia seryjne. Aha. I robiłem na przykład 5-7 klatek, no po prostu naciskałem spust migawki, mhm. zdjęcia seryjne jechały jeden za drugim, potem jak sobie to w Photoshopie nałożyłeś jedno na drugie, to ponieważ szum jest losową rzeczą, mhm. to ten szum się niwelował. Aha. Troszeczkę tracił się detal, ale troszeczkę. Mhm, nie? Zdjęcia oczywiście najpierw trzeba było poskładać, w sensie jasne, tam zrobić w Photoshopie, to się chyba nazywa tam auto align, tak, czy tak, jakoś tak, żeby on sobie poskładał, dopasował, tak, bo tam zawsze jakiś minimalny ruch był tego drona. I potem jakby składałem sobie to z tych zdjęć seryjnych w całość i ten szum się jakby tracił. Mhm. Taką technikę też można zastosować w normalnym aparacie, nie? Także tutaj jak ktoś ma tam jakieś, że tak powiem, problemy z szumem, to można to sobie w ten sposób rozwiązać, ale jakoś no, nie powalił mnie na kolana, nie? Jasne. Nie powalił mnie na kolana i ta krótka przygoda to był z pół roku może jakoś tak. Ale to prawda jest, że jak z czegoś nie jesteś zadowolony, to później nawet ci się nie chce tego używać, nie? Dokładnie tak. Dokładnie tak, bo to jest tak, że wiesz, że tam jest ten sterownik jest... podłączasz telefon do tego sterownika i na tym ekraniku tego telefonu, ponieważ on jest mały, to wszystko wygląda fajnie, nie? Jasne. A potem otwierasz to w Lightroomie i jest takie, kurczę, nie? Wrzucę to na telefon z powrotem. Znowu tutaj nie ma tego detalu w ogóle i tak dalej, nie? No nie wiem, no ja jestem troszeczkę zboczony na tym punkcie, wiem, że wielu fajnych, naprawdę fajnych fotografów używa tego drona i robią naprawdę świetne zdjęcia. Myśmy się nie polubili z Maviciem. Tak to czasami bywa. Ale ja nie wykluczam, że jeszcze wrócę właśnie z tego powodu do przygody z dronem, bo co trzeba przyznać, to, że perspektywa jest jakby zupełnie inna. Nie? No na bank. Że to jest coś, co daje zupełnie inne możliwości kreacji zdjęć, perspektywy, ujęć. No, to jest niesamowite, tak? Jak pierwszy raz pojechałem z dronem na zdjęcia tylko z dronem, tu właśnie w mojej okolice, to byłem zszokowany, tak? Jak inna jest ta perspektywa, ale też jest dziwne uczucie, powiem ci szczerze, podzielę się z tobą, chociaż ty też mając drona, masz pewnie to doświadczenie, zwłaszcza na samym początku to jest dziwne, bo stojąc gdzieś z aparatem, z rozłożonym statywem, ty również widzisz to, co w cudzysłowie widzi aparat, tak? Tak. Natomiast tu stoisz sobie z tym sterownikiem gdzieś w tych tak zwanych krzakach, patrzysz na ten ekranik, tak? I ja na początku to czułem się, jakbym oglądał jakiś film na YouTubie. No to tak jest troszeczkę, tak. Taka dezorientacja, taka... Coś innego, tak? No. To trzeba poczuć, żeby doświadczyć samemu, żeby wiedzieć, o co chodzi, ale jest to zupełnie inne wrażenie niż to, jak się robi zdjęcia aparatem. No zdecydowanie. Coś kompletnie innego, tak? I to było jeszcze taki, dokończę wątek, była w ogóle jeszcze taka historia, że ja wrzuciłem na... które zrobiłem z dronem, to jest taki właśnie zdjęcie tej rzeczki, która tu koło mnie płynie, ta rzeka nazywa się Ruda, ona, tak jak mówiłem, ona ma taki fajny... I pomysł był taki, żeby z góry to zrobić. Okej. Była wśród jakichś takich mgieł. No i udało mi się takie zdjęcie zrobić, trafiłem na taki fajny mglisty poranek. Było bardzo ładnie, padało. I wrzuciłem to zdjęcie na pamiętam taki komentarz pod tym zdjęciem, wiesz, ja bym chciał to zobaczyć na własne oczy. I ja, wiesz, pomyślałem sobie, że powinienem odpowiedzieć, wiesz co, ja też. No, dokładnie. Ja tego nie widziałem, nie? Ja to widziałem na ekranie telefonu, tak? I potem na komputerze, ale ja tego nie widziałem na własne oczy. I no to jest ta różnica między fotografią z drona, a fotografią taką klasyczną, z aparatem, który masz przy sobie, rozstawiony na statywie. Ty to widzisz na własne oczy. Nie doświadczasz tego, nie dotykasz tego. I to, powiem szczerze, jest super właśnie w fotografii krajobrazu, że można tego doświadczyć. No tak? Właśnie. W takiej klasycznej, normalnej fotografii krajobrazu, że można doświadczyć osobiście tego piękna natury. Tak? Dokładnie. No i też, wiesz, no, skupiamy się na tym, przyjeżdżasz, skupiasz się na tym, czy tam na tej przyrodzie, to, co się dzieje dookoła, obserwujesz. A nie,
a nie patrzysz po prostu w monitor, no bo musisz tu patrzeć, a nie patrzysz na niebo praktycznie. Dokładnie. Jak fotografujesz, to patrzysz, wiesz, no zawsze masz ustawiony statyw i obserwujesz, co się dzieje dookoła. Nawet jeżeli nieba nie obserwujesz, to obserwujesz może z innego punktu gdzieś, wiesz, jeszcze obok, żeby przejść, popatrzysz cały czas na to niebo, bo jest interesujące, gdzieś wraca ci ten wzrok na to niebo, bo tam się dzieje coś, nie? Więc no, tego doświadczamy bardziej na pewno niż cały czas tak tutaj z tym monitorem. Dokładnie. Dzięki Tomku za tą odpowiedź. Dosyć obszernie obeszliśmy dosyć dużo tą tematykę. Słuchaj, kolejne pytanie, które chciałbym ci zadać, to co najbardziej pociąga cię w fotografii krajobrazowej? Czy możesz nam trochę przybliżyć, co uwielbiasz w tym, że tam cię po prostu ciągnie w plener? Wiesz co, to są w zasadzie dwie rzeczy, tak? Znaczy ciągle zostało u mnie to zamiłowanie do podróży, tak? Mhm. Bo to nie jest tak, że ono gdzieś tam zupełnie znikło. Oczywiście w tej chwili to są wyjazdy bardziej pod kątem fotografii, niż pod kątem takim, powiedzmy, turystycznym. Mhm. Aczkolwiek gdzieś ta żyłka podróżnicza została, tak? Znaczy na pewno wolę wyjazd, nie wiem, na Wyspy Owcze niż w Beskidy, tak? Mhm. No, ciężko porównać. Z tego względu, że po prostu lubię oglądać, nie wiem, nowe miejsca, lubię zwiedzać. Zwiedzać, wiesz, znaczy zwiedzać w takim może to rozumieniu, nie jakieś tam, wiesz, zabytków, jak to ja mówię, jakieś tam stare kamienie, tylko właśnie raczej takie atrakcje przyrodnicze, tak? Żyłka odkrywcy, czyli taka. Czyli coś takiego, tak, wiesz, że jakieś wodospady, jakieś góry, jakieś wąwozy, rzeki i tak dalej, tego typu klimaty mnie pociągają i to mi właśnie pasuje z tą fotografią krajobrazu. Mhm. Natomiast, wiesz, wracając do pytania, co mnie pociąga, no są dwie rzeczy, to znaczy już tak stricte, jeżeli chodzi o fotografię krajobrazu, no jedna to jest oczywiście to, o czym już wspomniałem, o czym ty też wspomniałeś, czyli to obcowanie z przyrodą, tak? To jest coś niesamowitego, tak? Dokładnie. To są zwłaszcza te poranki, kiedy jest cisza. Wszystko się budzi. Kiedy widać, że wiesz, świat budzi się do życia, kiedy można obserwować, nie wiem, stojąc gdzieś na jakiejś górze, obserwować to co się dzieje w dole, jak nie wiem, w domkach zapalają się światła, jak ludzie zaczynają rozpalać w piecach, jak tam ten dym z kominków się zaczyna unosić, jak to wszystko przykrywa mgła, jak zaczyna wpadać światło. To jest niesamowite, nie? Ptaki dookoła też, to wszystko, nie? Tak. To po prostu trzeba przeżyć. Ja to polecam każdemu, bez względu na to, wiesz, czy interesujesz się fotografią krajobrazu, czy nie, tak. To polecam każdemu, żeby spróbował znaleźć się o poranku w jakimś fajnym miejscu, z którego jest po prostu ładny widok i spróbował troszeczkę tam pobyć, troszeczkę pokontemplować w ciszy. Ja zresztą, wiesz, spotykam też takich ludzi na plenerach, którzy przychodzą rankiem, to zwłaszcza w górach, tak? Którzy przychodzą rankiem na przykład, no nie wiem, na Sokolice, na Trzy Korony, na Wysoki Wierch, czy gdziekolwiek indziej, tak? Którzy przychodzą nie z aparatem, tak? Oczywiście, no każdy teraz ma w telefonie aparat, więc jakieś tam zdjęcie sobie pstrykną. Po prostu w ciszy starają się chłonąć to, co się dzieje, tak? I to jest fajne, to jest naprawdę super, że są tacy ludzie, którzy chcą się też wyciszyć, też interesuje ich jakby piękne. Bo to jest, no to wiesz, jest to takie przywitanie dnia, takie inne, takie po prostu, wiesz, dotykasz czegoś całkiem odrealnionego, takiego od życia, takie, wiesz, od mieście, jak ludzie żyją w mieście. Mało kto spogląda na niebo i się cieszy, o, to wszyscy gdzieś pędzą. Wiesz, jeżeli się interesujesz fotografią, jesteś w mieście i widzisz, akurat jest okres zachodu albo wschodu, siedzisz w samochodzie, ole niebo i wiesz, i się gotujesz, nie?
Ale większość ludzi, którzy w ogóle nie spoglądają na niebo, no po prostu był zachód, no był piękny i po prostu był piękny, nie? No. To jest na zasadzie, wiesz, romantycznej pary o zachodzie słońca przy czystym niebie, nie? Po prostu słońce zaszło, było romantycznie, nie? Dla fotografa, no nuda, nie? Ładnie było, owszem, nie? Ale trochę nudno było, a wiesz, to tak samo czasami jak moja żona właśnie też tak mówi, nie? O, ale ładny zachód, no, 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 ale dla ciebie nudny, co? Bo nie było nic na niebie, to ja mówię, no trochę tak, no. No tak to jest, dokładnie tak to działa, nie? Także no, to jest jedna rzecz, tak, czyli to obcowanie z przyrodą. Natomiast druga rzecz, która mnie w fotografii krajobrazu pociąga, to jest sama obróbka tej fotografii, tak? Mhm. Aczkolwiek ja o tej obróbce troszeczkę wspomniałem, także starałem się od różnych stron na to spojrzeć, poznać różne punkty widzenia, różne techniki i coś z tego wybrać dla siebie. Natomiast mnie, ja lubię obrabiać zdjęcia, tak? Lubię poświęcać temu czas, natomiast lubię też widzieć efekty i postępy. I tu jakby generalnie, no, nie tylko tu, ale w ogóle w życiu, jeżeli coś robię i nie widzę postępów, to mam z tym pewien problem, żeby to robić dalej, a czasem niestety trzeba. I tu podobnie mam z obróbką krajobrazu. Tak? Ja nie... Mam problem, jeżeli nie widzę postępów, jeżeli ja robię, tak, dodaję, nie wiem, kręcę kolejnym suwaczkiem, dodaję kolejny filtr jakiś gradientowy, robię to, tamto i nie widzę, żeby to szło w jakimś dobrym kierunku, to się po prostu zniechęca, nie? I stąd jakby wiem, że niektórzy mają dużo więcej tego uporu, tej takiej siły do tego, żeby wycisnąć jednak z tego pleneru jak najwięcej. Ja powiem szczerze, no może za szybko się poddaję, pracuję nad tym, natomiast... Każdy ma swoje słabości. Natomiast no mówię, że póki co wychodzi średnio, tak? Jeżeli widzę postęp, tak, ciach, tutaj już powiedzmy, nie wiem, zaczynam w Lightroomie, gdzie jest tam ekspozycja, zaczynam coś poprawiać, tylko widzę postęp, to naprawdę potrafię siedzieć nad takim zdjęciem, nie wiem, godzinkę na przykład, potem sobie robię przerwę, dzień, czy tam, czy godzinę robię sobie przerwy, ale lepiej sobie zrobić dzień przerwy, siąść do tego na następnego dnia, znowu zobaczyć, wrócić, coś poprawić i w ten sposób jest ok. Natomiast jeżeli ja siedzę godzinę i po godzinie ja z tego nic nie widzę, żeby to szło w jakimś takim kierunku, z którego ja bym był zadowolony, no to zaczynam mieć jakby z tym danym kadrem problem i na ogół no, poddaję się i idę do następnego, tak? Rozumiem. A może także, spróbuj tak, że jak ja to nazywam, czasami też tak mam, że rozgrzebię zdjęcie i później dochodzę do momentu, że stoję. I każdy ruch spowodowany jakimkolwiek suwakiem, każdy pomysł nie działa. Nie ten. Ja zostawiam to zdjęcie. Zostawiam i zapominam. I pewnego dnia po prostu ping, 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 pum, z niczego gdzieś to zdjęcie mi się przypomina i wpada mi jakiś pomysł, żeby użyć powiedzmy czegoś. Wiesz, bo może bywa tak, że po prostu w internecie przeglądam czyjeś zdjęcia i ktoś coś, powiedzmy, ma podobny kadr i ktoś coś, wiesz, jakąś atmosferę nadał temu zdjęciu i wtedy gdzieś właśnie to się to ping, 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 gdzieś się załącza, się przypomina i wtedy, może, no takie zdjęcie, wiesz, człowiek zaczyna kojarzyć fakty i wtedy, wiesz, później wracasz i próbujesz, wiesz, bo już jakby złapałeś kierunek, nie? I wtedy wracasz do tego zdjęcia i czasami to dosyć pomaga. Nie wiem, no to jest w moim przypadku, że po prostu gdzieś mam tak zwane to rozgrzebane zdjęcie i mijają tygodnie, żeby do niego wrócić, bo po prostu, jak to się mówi, nie ma weny. A gdzieś czasami po prostu coś zobaczysz, jakieś podobne zdjęcie, ktoś coś zrobił, przecież mówi to tak, no można by było coś i wiesz, no obejrzałeś tyle filmów, właśnie po to się tyle czasu spędza, żeby oglądać różne edycje, żeby poznawać różne techniki i patrząc na czyjeś zdjęcia właśnie jesteśmy w stanie jakby wyodrębnić, co byśmy mogli później właśnie w naszych fotografiach użyć podczas
pozycji, nie? Tak. Więc to jest właśnie, to jest ta nauka, której to doświadczenie, które właśnie się zdobywa latami, a nie przez, od razu przez obejrzenie jednego filmu będziesz myślał, wielu ludzi myśli, że od razu będzie potrafiło edytować zdjęcia, nie? Więc, tak, więc tak, mówię, że tak, czasami tak, może działa. Właśnie spróbuj w ten sposób, nie? Że rozgrzebać, zostawić, nie masz pomysłu, daj mu odpocząć, daj mu, może niektóre pliki potrzebują naprawdę dużo czasu, żeby odpoczęły, nie? Tak, to masz rację. Ja też do niektórych ujęć potrafiłem wrócić nawet po roku czy dwóch, tak? Mhm. Bo tak jak mówisz, oglądając coś, znowu poznając, ucząc się, zauważasz jakąś, nie wiem, nową technikę, tak, albo jakiś nowy trik i wtedy mhm. zapala ci się ta lampka. Kurczę, ja miałem takie zdjęcie, nie? No. I tknąłem dokładnie w tym miejscu, no. Nie? Wracasz, próbujesz i czasem się udaje, nie? No, dokładnie. Mam rzeczywiście kilka takich zdjęć, do których, tak jak mówisz, wróciłem po jakimś nawet bardzo długim czasie i udało się coś z nich zrobić. Udało się coś z nich zrobić, tak? Nasza cierpliwość, nie? Tak. No, fotografia krajobrazu wymaga cierpliwości. To no. bez dwóch zdań. Ja, jak już zahaczyłeś o temat cierpliwości, to też przy tym, co lubię w fotografii krajobrazu, tak? No to może jeszcze dodam jedną rzecz. Dawaj. To też tak zahaczę o cierpliwość. Może jakoś powiążę te tematy, że można poznawać nowych ludzi, tak? Mhm. To prawda. Można spotykać ludzi na plenerach naprawdę ciekawych, można wymieniać się doświadczeniami, można porozmawiać na różne tematy, niekoniecznie tylko na fotograficzne. Mhm. O komputerach, nie? Ale proszę? O komputerach? Tak, o komputerach, tak, na przykład, bo niektórzy mają komputer, no, ale to już Piotr wie, gdzie mają niektórzy ten. Pozdrawiam w ogóle. Wracając do tematu spotykania ludzi. Miałem też okazję spotkać takich ludzi, którzy przez ten właśnie brak cierpliwości, przez brak takiej wytrwałości zupełnie się spalili w fotografii krajobrazu. Tak? Zaczynali robić całkiem fajne zdjęcia. Byli na takim podobnym etapie do mnie, bo to było lata temu. Tak? Byli na podobnym etapie do mnie, ale nie wytrzymali tej presji. Tak? Nie rozumieli tego, że nie każdy plener kończy się sukcesem. Tak? Nie każdy plener kończy się świetnym zdjęciem. Mało tego, są takie plenery, które w ogóle nie kończą się żadnym zdjęciem. Tak? Bywa. Ja spośród tych, nie wiem, chyba setek wyjazdów fotograficznych miałem nie jeden taki, gdzie nawet nie przywiozłem żadnego zdjęcia, w ogóle nie wyjąłem aparatu z plecaka. Nie było sensu wyjmować aparatu, tak? bo to też zależy na jakim etapie człowiek się znajduje. Na początku go wszystko fascynuje w tej fotografii krajobrazu. Tak, a później mamy większe oczekiwania. Światło jest, powiedzmy, takie sobie, albo go niemal nie ma, robi te zdjęcia. Tak? Natomiast potem zaczynasz już patrzeć na to troszeczkę bardziej krytycznie, nie? I jeżeli rzeczywiście, no nie wiem, jestem drugi, trzeci, czwarty raz w tym samym miejscu, tak? I widzę, że nie mam tego światła, tak? Że ja tu już miałem lepsze warunki, to wiesz, to nieraz nawet nie wyjmuję aparatu z plecaka. No, niektórych może to zaskoczyć, niektórych może to zdziwić, ale no, ja po prostu nie widzę sensu, tak? Znaczy, że, wiesz, no pstrykać po to, żeby pstrykać, nie, to po prostu jeżeli jest światło nieciekawe, to być może należało pojechać w inne miejsce. No tak, no, ale to jest loteria zawsze. Zupełnie innego, tak jak mówię, no innego miejsca na te kadry, tam byłoby dobrze. Ale w tym miejscu po prostu ja już mam kadry, które są lepsze i nie widzę takiego powodu, nie? Natomiast mówię, no... Ale za to możesz kontemplować z naturą, nie? Mhm. Się skupić na oglądaniu i wtedy, wiesz, zawsze na pewno, jeżeli nie zdjęcia, to dla ducha na pewno coś będzie. Z takiego planu. Dokładnie, no to oczywiście, że tak, nie? To nie chodzi o jakieś zniechęcenie, to chodzi po prostu o to, że... Wyjść z domu. Żeby wyjść z domu, tak. Ale mówię, no wielu się zniechęca i to niedobrze. Mi się wydaje, że to też jest tak właśnie przez zbytnie oczekiwania czasami. Albo wielu ludzi, też zauważyłem, wielu ludzi jeździ po zdjęcia.
nie na zdjęciach, że wiesz, no nie do, jakby nie dotyka ich ta natura, to piękno. Jest owszem, fajnie widać to, wiesz, no jesteś pięknie, jest fajnie, fajnie, ale liczą się najbardziej warunki, nic więcej, zrobić zdjęcie, przyjechałem i bali, dobra, już zrobiłem, mam, mogę uciekać, nie? Że no to jest kwestia tylko tego podejścia, no ale to jest każdy indywidualnie podchodzi, każdy inaczej czuje, każdemu z nas o co inne chodzi w tej fotografii krajobrazu, więc no im więcej, uważam, im więcej bierzesz od tej natury, na pewno i będziesz ją rozumieć, na pewno też więcej będziesz mógł dostawać niż po prostu przyjechać, zrobić i wrócić i być zadowolonym, że masz kolejne fajne zdjęcie. Tak. A czasem warto poczekać. A czasem warto poczekać, bo natura potrafi płatać niesamowite figle. Dokładnie. Plener, który na początku wyglądał na, można powiedzieć, no powiedzmy stracony, tak? Mhm. Czyli te warunki zupełnie nie dopisują. Wydawało się, że będzie coś, a jest zupełnie co innego. Sytuacja potrafi się odwrócić. Ja kilka razy miałem takie przypadki, gdzie wydawało się, że no nic już z tego nie będzie, tak? Tu się już nic ciekawego nie wydarzy, no coś tam jakieś zdjęcia są, coś tam z tego będzie, ale raczej nic takiego wow, a tu nagle dzieją się cuda. Tak? No, ja miałem taki plener na Słowenii, na takiej wieży widokowej, chyba koło miejscowości Placz, niedaleko Mariboru, gdzie jechaliśmy na zdjęcia i naprawdę nic nie wskazywało, że cokolwiek sensownego będzie się działo. Tak? Prognozy były dzień wcześniej bardzo fajne, ale jadąc na tą wieżę widokową, no jedzie się przez ten teren tak naprawdę, który za chwilę będzie się z góry fotografować, tak? Więc widać, co się dzieje, a nie działo się naprawdę nic ciekawego. No bywa, dokładnie, nie? Ale tak jak mówię, nie należy się poddawać, trzeba być cierpliwym, trzeba być wytrwałym. Żeśmy weszli, poczekaliśmy i naprawdę końcówka tego pleneru była niesamowita. Była niesamowita, podniosły się przepiękne mgły, ze szronu podniosły się przepiękne mgły, zaczęło wyglądać słońce, prześwity się zrobiły w chmurach i było naprawdę fajnie. Uważam, że warto było tam pojechać. Dla tych, nie wiem, może to było 15, może 20 minut, ale warto było spędzić tą godzinę czy półtorej wcześniej, może niekoniecznie z najlepszymi widokami, ale na pewno w bardzo dobrym towarzystwie. No to jest zawsze coś. Między innymi wspomnianego tutaj Piotra. Tak? Na pewno było warto, nie? Także ja bym dla tych, którzy są gdzieś na początku tej fotograficznej drogi, naprawdę bym radził, żeby się nie zniechęcać, żeby być wytrwałym. Pojechałeś raz, nie udało się, jedź znowu. Nie udało się, jedź trzeci raz. Nie udało się, jedź czwarty i piąty. Tak, aż w końcu trafisz. Naprawdę jest tak, że no niestety w fotografii krajobrazu my nie układamy tego światła. To nie jest studio, gdzie ja sobie mogę ustawić oświetlenie tak, jak mi się podoba, gdzie sobie ustawię blendę, gdzie sobie ustawię jakiś, nie wiem, filtr i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie, tutaj to niestety nie zależy od nas, tak? Dokładnie. Nie można się zniechęcać. Ale za każdym razem, kiedy przyjedziesz i nawet nic nie ma, zawsze poznajesz teren. Dokładnie. Więc dokładnie tak. Zawsze można poznać teren. Kiedykolwiek następnym razem się wybierzesz, zawsze poznajesz teren, zawsze jakby jakieś warunki, jakiekolwiek byś trafił, zawsze będziesz miał w głowie, a tam jest to, tam jest to, tam jest to, może tam pójść, może podejść i tak dalej. Więc nie ma tego, dokładnie, nie ma tego czasu zmarnowanego zawsze, bo to przebywasz z naturą i na pewno poznajesz miejsce, co jest bardzo dużym plusem, jak się jeździ na zdjęcia, żeby znać miejsce. Na szybką reakcję czasami. Tak, no, niewątpliwie to jest ważna rzecz. Dlatego czasem warto się na przykład wybrać w plener z kimś, kto już zna teren, tak? Dokładnie, dokładnie.
Dziękuję Tomku za tą odpowiedź. Kolejne pytanie jest może troszeczkę takie ogólne, ale twoje ulubione miejsce do fotografowania, czy mógłbyś nam przybliżyć i dlaczego akurat to? Wiesz co, z tymi ulubionymi miejscami do fotografowania to u mnie jest ciężko, to znaczy nie podam jakiegoś takiego konkretnego miejsca. Nie, ja powiem tak, no, ja generalnie lubię, znaczy jak to u mnie wygląda, może inaczej. Fotograficznie to wygląda u mnie tak, że zwykle jeżdżę w dane miejsce kilka razy i potem staram się pojechać w jakieś inne. Oczywiście tutaj w Polsce wracam w te same miejsca częściej, tak? No bo tu mam po prostu najbliżej geograficznie, jest to najłatwiej do ogarnięcia. No tak. Natomiast czy takie ulubione miejsce mam, wiesz co, nie wiem, nie wydaje mi się. Znaczy, gdybym miał teraz coś powiedzieć, tak, w tej chwili, no to bym powiedział Islandia. Ale wiesz, ale z drugiej strony, już jakby drążąc temat, za chwilę doszedłbym do tego, że wiem, dlaczego to jest Islandia. Dlaczego to jest Islandia? Dlatego, że byłem tam, no byłem tam w sumie dwa razy, tak, bo raz byłem tam turystycznie, jakby tam 3 tygodnie żeśmy spędzili objeżdżając całą tą wyspę dookoła i to było gdzieś w czerwcu, natomiast drugi raz byłem teraz, niedawno, w lutym na Islandii i powiedziałbym, że to jest moje ulubione miejsce, bo mam pewien niedosyt. Tak? Mi się wydaje, bo ona też jest trochę zróżnicowana. Ona jest na pewno zróżnicowana, natomiast ja mam, wiesz, ja mam taki niedosyt, bo nie widziałem wszystkiego, nie byłem wszędzie tam, gdzie bym chciał być, tak? Na pewno niektóre kadry bym chciał powtórzyć, bo nie trafiłem na takie warunki, jakbym chciał, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I teraz jakby powiedzieć, jakby zadać takie pytanie, może nie tyle, jak jest moje ulubione, ile gdzie mnie ciągnie, to tam. To tam, bo tam czuję, że mam niedokończone sprawy. O, nie? I tego się trzymajmy. Natomiast nie jest to tak, że jest to... Nie rozpatruję tego na zasadzie jakiegoś ulubionego miejsca, nie? No bo wiesz, to są inne, że tak powiem, okoliczności przyrody, tak? No zupełnie inaczej wygląda Islandia, tak? Ze swoimi wodospadami, ze swoimi ogromnymi plażami, potężnymi falami, jakimiś wąwozami i no tak i dalej. Lodowce, tak dalej. Masz lodowce, masz, jest naprawdę zróżnicowany, masz ogień, jest naprawdę, ja uważam, że jeżeli chodzi o Europę, to chyba ten kraj największe daje zróżnicowanie krajobrazowo, porównując do innych. Może nie ma gór jakichś takich skalistych, ogromnych, ale też ma naprawdę, objeżdżając z drugiej strony, no to tam czy na północy, więcej też można zaobserwować takich skalistych szczytów, czy nawet sam Westerhorn, jak jest, no to jest miejsce, które naprawdę imponuje. Wiesz co, pewnie tak. Znaczy, wiesz, ja w jakiś sposób, jeżeli tak to potraktować, to wiesz co, to w jakiś sposób mógłbym to powiedzieć o Lofotach. Na przykład, tak? Ja na Lofotach byłem w sumie 4 razy i za żadnym razem mi się nie nudziło, tak? Aczkolwiek, no mówię, no coraz lepiej tam poznawałem teren. Ale czy to jest jakieś, wiesz, moje ulubione? No, znaczy ja generalnie lubię takie klimaty bardziej zimowe, takie surowe, niż takie, nie wiem, no typu jakieś kwiatki i tak dalej, nie? Znaczy, nie mówię, że Toskania mi się nie podoba, bo tam jest jakby takich troszeczkę kadrów też z makami i tak dalej, tam gdzieś można znaleźć w internecie. Nie mówię, że mi się to nie podoba, bo ja również kadry z Toskanii mam, tak? Byłem tam też kilka razy, jest przepiękny teren. Natomiast wolę, jeżeli mógłbym wybierać, to wolę właśnie klimaty takie typu Lofoty, typu Islandia, typu Wyspy Owcze, niż takie klimaty właśnie typu Morawy, typu... Czyli bardziej z dynamiką. Mimo tego, że zdjęcie masz spokojne, ale robisz coś, nie wiem, czy masz morze, czy masz góry, to zawsze no, jest to bardziej takie, jakby powiedzieć, więcej dynamiki jest mimo tego, no góry powiedzmy robisz, nie wiem, wycinek tak jak oglądałem zdjęcia właśnie Piotra ze Słowenii, gdzie masz góry, no niby masz spokojnie, ale te góry robią taką potęgę w tym zdjęciu,
takie coś, niż na przykład porównując właśnie zdjęcia Jarka Pawlaka do Toskanii, gdzie to wygląda całkiem spokojnie, tak błogo, pięknie, tajemniczo też, bo pokazuje pięknie, tajemniczo swoje fotografie. No, to jest ta różnica tego krajobrazu, ale mi się wydaje właśnie, że to też jest tak, co my czujemy. Ja właśnie z Jarkiem Pawlakiem też na ten temat rozmawiałem, że ja praktycznie w Irlandii nie wykorzystuję długiego obiektywu, długiej ogniskowej. Jest tu mnóstwo takich miejsc, tylko ja, które mógłbym, taki, jak ja to nazwałem, ala taki brytyjski krajobraz, czyli drzewko, płotki, spokojnie mógłbym takie coś fotografować. I co ja mówię, że ja chcę, bo po prostu ja nie muszę jeździć gdzieś daleko, bo po prostu chciałbym w końcu kiedyś to spróbować to robić. Ale zawsze ja gdzieś dążę do tego, że lubię w moim krajobrazie, żeby było chyba więcej dynamiki niż tego spokoju, takiej błogości. I mi się wydaje, że właśnie to jest to, Tomku, o czym ty mówisz też właśnie, że bardziej ta potęga tego w tym zdjęciu, to co cię ciągnie, niż właśnie taki spokój mora w Toskanii. Co myślisz? Ta sielanka też ma swoje uroki. Jasne, no. Ja po prostu lubię bardziej takie surowe klimaty, nawet lubię przebywanie w takich bardziej surowych klimatach. Ja po prostu źle znoszę upały, tak? Ja też mam to samo. W wysokich temperaturach czuję się okropnie. Po prostu dla mnie temperatura więcej niż 25 stopni to już jest dramat. Jak przekracza 30, to ja bym się najchętniej schował do lodówki i nie wychodził stamtąd wcale. Także to pewnie też ma na to wpływ. Jasne. No, nie wiem, jeżeli miałbym już wybierać, to okej, odpowiadając wprost na pytanie, to strzelmy w telefoty, bo rzeczywiście tam chyba byłem najwięcej razy i jakoś najbardziej mnie tam zawsze ciągnęło. Nie? Ale porachunki mam jeszcze do zrobienia na pewno z Islandią, na pewno porachunki mam jeszcze do zrobienia ze Szkocją. Oj, ze Słowenią. Tutaj. Wpadnij do Irlandii. Jeszcze. O, no właśnie, w Irlandii byłem, ale turystycznie. W Irlandii byłem turystycznie wiele, wiele lat temu. Piękny kraj, piękny, super. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie wspominam. Miło. Dzięki, Tomku, za odpowiedź. Przejdźmy do kolejnego pytania o twoje plany na najbliższe 12 miesięcy, poza wirusem pewnie i siedzeniem w domu, tak jak teraz większość z nas siedzi. Jak się to skończy, to? O, wiesz co, no właśnie, pytanie, kiedy się to skończy, miejmy nadzieję, że jak najszybciej. Ja miałem zaplanowany na ten rok plener w północnej Hiszpanii w maju, ale to już wiem, że nic z tego nie będzie, to raczej się nie uda. Natomiast z takich dalszych wyjazdów to pewnie jeszcze, tak jak tam gdzieś wspominałem, mam jeszcze porachunki ze Szkocją do zrobienia. I tutaj no, chciałbym się tam pojawić gdzieś na jesieni, być może to już będzie realny termin, żeby można było się tam wybrać. Mam nadzieję, że się uda. Trzymam za to kciuki. Dokładnie. Także z takich dalszych wyjazdów na ten rok to tyle. Zobaczymy, może się jeszcze coś uda, bo generalnie miałem też wiele innych planów niezwiązanych z fotografią, które legły w gruzach przez tą całą sytuację. A w związku z tym być może też będę miał jakby trochę więcej czasu na fotografię, bo nie realizując tych innych planów, ja już ich nie zrealizuję, bo to już, że tak powiem, nie wnikając w szczegóły, było, minęło, pewne wydarzenia zostały skasowane, zaorane i one się już nie odbędą. Także ten czas, który tam miałem poświęcić, może uda mi się poświęcić na fotografię i wtedy może jeszcze gdzieś wyjadę, gdzie... Nie wiem, w tej chwili to za wcześnie o tym mówić. Jeżeli chodzi o pozostałe jakieś plany fotograficzne, wiesz co, dla mnie fotografia jest tylko i wyłącznie hobby, tak? Okay. Ja nie zarabiam na fotografii, żyję zupełnie z czegoś innego. Także fotografia jest dla mnie odskocznią od codzienności.
Dlatego nie mam jakby, wiesz, ani jakichś takich planów warsztatowych, ani planów jakichś takich, nie wiem, wydawniczych. Rozumiem. Tak dalej, nie idę w tym kierunku, przynajmniej na razie, tak? Mhm. Znaczy, powiedzmy, że tych pozostałych rzeczy, którymi się zajmuję, mam na tyle, że już tego nie jestem w stanie upchać, nawet jakbym chciał. Mhm. Co jeszcze? No, prowadzę kanał na YouTubie, w którym od czasu do czasu coś tam się pokazuje. Być może go tam wskrzeszę jeszcze, bo ostatnio się tam zaniedbałem, więc może troszeczkę w tym kierunku, jakby ktoś chciał zajrzeć. Tam jest głównie to jest głównie tematyka odnośnie obróbki fotografii krajobrazu. Tak, widziałem. Był taki cykl iluś tam tutoriali, już teraz nie pamiętam, 9, 10, gdzie mówiłem o podstawach Photoshopa, tak? Mhm. Czyli tam omawiałem jakby troszeczkę interfejs, narzędzia, które tam są przydatne w obróbce fotografii krajobrazu, także jakby ktoś był zainteresowany, to tam może sobie zajrzeć do mnie. Jasne, linka puszczę w opisie, więc spokojnie. W opisie pod filmem, dzięki ci. I troszeczkę tam jest o Lightroomie, o takich powiedzmy mniej znanych aspektach, funkcjach Lightrooma, funkcjach Photoshopa też można sobie tam zajrzeć, może się komuś do czegoś to przyda, tak? Na pewno. No i wiesz co, no, jeżeli chodzi o plany, to chyba tyle. No, gdzieś mi tam cały czas dzwoni w głowie temat Patagonii. Mhm. Być może, jeżeli tak daleko wybiegamy, tak, ten rok do przodu, no to się w ten rok jeszcze może łapać, tak? Ale to jest jeszcze tak daleko, że wiesz, że na razie to jest powiedzmy tylko w jakichś tam planach, w zarysach. Rozumiem. I tyle, nie? No ale... Ale zobaczymy, nie? Ale zawsze od tego się zaczyna. Tak, zdecydowanie. Zaczyna się zawsze od pomysłu, tak? Tak jest. Dziękuję bardzo za tą odpowiedź. Życzę powodzenia w planach, Tomku. Nie, dziękuję. Żeby się wszystko spełniło. I słuchaj, przechodząc do ostatniego pytania naszego dzisiaj. Pytanie, które się powtarza. Wyjątkowe zdjęcie dla ciebie, najlepsze, wyjątkowe. Każdy ma jakieś zdjęcie. Jedni pokazują najlepsze, inni mają wyjątkowe. Bo jak wiemy, każde zdjęcie ma jakąś historię, owszem. Ale takie, wiesz, takie twoje. Takie moje. Wiesz co, no jest takie zdjęcie, ono jest dlatego chyba wyjątkowe, bo to było pierwsze zdjęcie, które tak naprawdę było zdjęciem, które się podobało, tak? Nie tylko mi, ale także gdzieś tam na portalach, na których publikuję zdjęcia. A zdjęcie, to jest zdjęcie z Moraw. Ono przedstawia taki dość prosty motyw. Mianowicie jest taka łezka z drzew. To jest zdjęcie, które jest zrobione bardzo wczesną wiosną. Mhm. Jest taka łezka z drzew i jakby w tle są takie skośne, przecinające się fałdy terenu. To zdjęcie pewnie w tej chwili możecie sobie gdzieś tam zobaczyć. Mm-hmm. Jeżeli Rafał go tam pokaże, to... Postaram się. To będziecie go widzieli. I to zdjęcie jest jeszcze o tyle dla mnie szczególne, że ono powstało, powiem szczerze, takim naprawdę niekłamanym, zupełnym przypadkiem. Moje pierwsze takie zdjęcie, które rzeczywiście było fajne nie tylko dla mnie, ale też dla... Zdjęcie takim przełomem było. Tak, można tak powiedzieć, że chyba tak. Powstało takim zupełnym przypadkiem. Byłem wtedy na Morawach, byliśmy wtedy razem z Robertem Radomskim. Tutaj pozdrawiam, Robert. Ja również. Jechaliśmy taką asfaltową drogą i po prostu w pewnym momencie zobaczyliśmy kogoś, kto stał w polu, gdzie nigdy, zupełnie nigdy żeśmy nie byli, kto stał w
polu z aparatem. I tak zatrzymaliśmy się, idziemy, nie idziemy. Iść tam, iść, a co tam takiego może być, nie? No więc w sumie co mamy innego do roboty? No przyjechaliśmy tutaj na zdjęcia, a to idziemy, nie? I poszliśmy i naprawdę było, no fantastyczny kadr można było stamtąd zrobić. Przy czym znowu, no światło zrobiło jakby swoją część pracy, wykonało światło. Trochę też postprodukcja, ale efekt finalny jest taki naprawdę bardzo fajny, według mnie w każdym razie minimalistyczny i ciekawy. I stąd jakby to zdjęcie zdarza jakąś taką szczególną sympatię. Tak? Może wiesz, może dla kogoś to nie być zdjęcie, które powiesiłby sobie nad łóżkiem, ale ja go darzę taką jakąś osobistą sympatią. Tu nie o to chodzi. Chodzi o wyjątkowe zdjęcia wasze. Więc to... Słuchaj, ja już słyszałem historię o duchach. Zdjęcie z duchami było. Więc w jednych rozmów z innymi. To był Sebastian Kraus i on opowiadał właśnie o takim miejscu, gdzie fotografował i czuł presję czy za plecami jakiegoś duszka, tak to nazwijmy, więc no... To tego jeszcze nie miałem. Dziękuję Tomku za wspaniałą rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. Było mi uprzejmie, naprawdę miło rozmawiać z tobą, poznać się, bo nigdy nie mieliśmy możliwości rozmawiania, tak poznania się. Więc pierwsze lody przełamane. Mam nadzieję, że wszystkim się podobało i to docenią, odwiedzą Tomka profile. Na pewno poniżej w opisie trafią wszyscy do ciebie, będą linki, więc dzięki. Mam nadzieję, że tam docenicie i zobaczymy się w kolejnym filmie z kolejną osobą. Dziękuję bardzo. Trzymaj się, Tomku. Dziękuję za zaproszenie i cóż, no wszystkim życzę powodzenia i jak najlepszego światła. Dzięki. Wzajemnie. Dzięki. Cześć. Cześć.